zaczynamy, bo czas nas goni, a ryby czekać nie będą. Dzień dobry, Piotr Boruch. I Kuba. Jesteśmy dzisiaj nad Dunajcem w Słomowcach Niżnych, obok słynnej rzeźby Piotrka Zieleniaka w Łowacicy. Będziemy próbować dzisiaj łowić pstrągi. Mamy w tle piękne trzy korony. Także naprawdę widoki mamy wspaniałe. Pogoda również, świeci słońce, jest lekki mróz, ale myślę, że w miarę upływu czasu będzie coraz cieplej. Przygotowaliśmy na dzisiejsze wędkowanie przede wszystkim miękkie przynęty i będziemy łowić gumą. I do tych też przynęt dopasowaliśmy swoje wędziska. Ja mam dzisiaj wędzisko uniwersalne i to jest wędzisko dragonowskie. To jest wędka CXT MSX Dragona do 12 gram, 198 cm. To jest wędka, którą wcześniej już łowiliśmy tutaj na Dunajcu i sprawdziła się nam, więc dlatego nie kombinujemy i będziemy szli dalej w ten produkt. Jeśli chodzi o kołowrotek, to mamy Savage Gear SG6, bo obaj mamy dokładnie tak, taki tak. Same, prawda? Mhm. Kubuś, jaką ty masz wędkę? Ja przygotowałem Westina o długości 243 cm, ciężar wyrzutowy do 10 gram. Pierwszy raz łowię na tej wędce, także... No tak, spotkałem wczoraj Tomka właśnie z Westina i Tomek prosił, żeby wypróbować jego W3. Ja już wczoraj kilka razy tą wędkę rzuciłem i mnie się podoba ta wędka. Także dzisiaj swoje szlify tą wędką będzie Kubuś przechodził. Mamy linki o wytrzymałości około 3 kg. To są linki takie ośmiosplotowe i na końcu mamy przypony z fluorokarbonu o grubości 0,16. Przynęty będziemy dobierać do tego, na co będą chciały reagować ryby, natomiast gramatura podobnie. Myślę, że zaczniemy tak między 2 a 2,5 grama. Woda nie płynie dzisiaj dość szybko, także myślę, że te 2-2,5 grama powinny dzisiaj wystarczyć, maksymalnie do 4 gramów wyrzutu. Ja będę próbował starać się przekazać jeszcze tutaj informacje dotyczące techniki łowienia na Dunajcu, gdyż Kubuś tutaj nigdy nie łowił właściwie na tym odcinku i to jest rzeka może wielkością troszeczkę zbliżona do Popradu, gdzie byliśmy wcześniej, ale na pewno płynie nieco szybciej, te ryby są też nieco inne, więc ten sposób prowadzenia też na pewno w pewien sposób będzie się różnił. To będziemy chcieli na pewno dzisiaj wyeksponować. Natomiast no, fakt jest też taki, że będziemy przede wszystkim też używać dzisiaj okularów polaryzacyjnych w moim przypadku, a Kuba, ty będziesz używać nakładek. Nakładek dlatego, polaryzacyjnych z tego względu, że ja noszę tak. Okulary, moja wada jest dosyć duża. I no też z soczewkami masz jestem. Masz różne rodzaje, prawda, tych nakładek? Tak, tak. W zależności od pogody są nakładki ciemne, bardzo ciemne. Na sobie mam aktualnie nakładki przejściowe, bo tak słońce świeci zza chmur, także no będę pewnie tymi nakładkami rotował i mam też nakładki w kolorze tak, bursztynowym rozjaśniającym. Kolor właściwie tych soczewek się wybiera właśnie do oświetlenia. Natomiast do czego używamy takich okularów tak naprawdę w wędkarstwie? No oczywiście korygują odbicia światła, to jest podstawowa sprawa. Możemy widzieć lepiej to, co znajduje się pod wodą. Możemy bezpieczniej brodzić po tej rzece. To jest pierwsza podstawowa sprawa ze względu na to, że widzimy po prostu to, co jest na dnie, czyli widzimy kamienie, skały i ułożenie dna. Możemy też widzieć ryby, które wychodzą nam do przynęty, które gdzieś tam podnoszą się do niej, ewentualnie stoją za kamieniami. Także no, nie ma co ukrywać, że jest to impuls dla każdego z wędkarzy. No ale chyba od teorii do praktyki przejdźmy i chodźmy po prostu łowić. No miejmy nadzieję, że nam uda dzisiaj coś złowić. To co, Kubuś, jesteś gotowy, prawda? Tak, oczywiście. Tak, zaczniemy mniej więcej tutaj od tego, że tu jest dość szybko. Jeszcze ja bym tak nie kombinował, a wydaje mi się, że tak w połowie gdzieś powinny być. Widzisz, popatrz, przyglądnij się, taka ta główna rynna, ona idzie tak środkiem. To widzisz, pod tamtym brzegiem, potem tak zakręca, idzie bardziej w środek tutaj, widzisz? I teraz tak, te przynęty, to tak jak Ci pokazywałem, po prostu sobie położysz linkę, podniesiesz i spróbuj ją, tylko niech ona sobie tak powoli dryfuje. Jak Ci przedryfuje przez tą rynnę, to ją skręcasz i rzucasz jeszcze raz. Czyli w rynnę celować. Ta różnica jest tutaj taka od tego, co łowiliśmy na Popradzie, bo tam staliśmy tę rynnę, mieliśmy niemalże pod nogami, nie? Mhm. A teraz tam ta rynna jest jakby od tamtego brzegu, tutaj gdzieś do 1/3 i tam, gdzie spodziewamy się brań tej ryby, to prowadzimy tą przynętę, a później
będziemy próbować tą przynętę już zwijać właściwie tak naprawdę. I teraz samo prowadzenie sobie położysz, to wszystko ładnie na wodzie, podniesiesz, to Ci będzie ładnie spływać, ewentualnie delikatnie to podbijesz. Na początku, tak jak rozmawialiśmy, jednym obrotem korbki, wiesz, i zostawisz, i to Ci dalej będzie spływać. I po prostu w momencie, kiedy Ci ewentualnie zacznie grzęznąć w dnie, to znowu, wiesz. Okay. Natomiast generalnie raczej, żeby to tak płynęło w pobliżu dna. Dobra? Dobra. No to próbujemy. Tu sobie zaczniemy gdzieś stąd. Trochę zimno. No właśnie. Co Ci powiedziałem? Tylko, że tutaj nie wchodź, bo tutaj będzie ślisko na pewno po tym. Wiesz, o co chodzi? Po tym betonie będzie ślisko. Tu. No. Mamy pierwszą rybę dzisiejszego dnia. Jest pstrążek ładny. Taki około 40 cm. Tutaj gdzieś spróbujemy go. O. Złowił się na jaskółkę mikadoską bodajże. Zaraz go spróbujemy wyciągnąć. O, śliczny. Piękna ryba. Będziemy go wypuszczać. Piękne kropki. A! No. O, i odpłynął. Pięknie. Kubuś, łów, bo jest 1-0. Przynęta się sprawdziła. Ryba pięknie wyholowana. Spróbuję tutaj zejść, może się nie wykąpię. I już jestem w wodzie. Chodź bliżej mnie, tam jest za szybka trochę woda. Nie zamykaj za wcześnie. Troszeczkę za wcześnie zamknąłeś, ale super. Mamy drugą rybę, pięknego pstrąga. Piękny srebrny, to sobie oddycha. Przynęta się nam sprawdziła. Obciążenie też, ryby już mamy, to jest najważniejsze. Kubuś, teraz ty, twoja kolej. Staram się jak mogę. Zaraz ci pokażę, idę do ciebie tam. Połóż na wodzie, do góry i przesuwaj wędkę, jak linka się przesuwa. O właśnie, tak, cały czas tak. I delikatnie podbij. No i mamy. Kuba mówi, że oddaje walkowerem, ale ja się na to nie godzę, bo to trafia we mnie. Zaraz mu pokażę, gdzie one stoją, bo one są w jednym miejscu właściwie tam. No i bliźniaczy niemalże, nie? Taki może tam centymetr większy, nie wiem. No. Piękna ryba, taka za 40 cm. I wypuszczamy powolutku. Pięknie. Mamy trzecią rybę. No to jest świetny dzień. Dawaj tą wędkę, ja Ci pokażę. Chodź tu do mnie. Patrz, tak? Tak, delikatnie, ale takie wiesz. Do góry sobie podnosisz, masz wysoką, masz długą wędkę, masz wygodnie. Masz wygodniej niż ja. Masz cieńszą plecionkę. Sprzęt nie łowi. Ja się na tym nie znam, mówiłem Ci. Mam gumę teraz dragonoską. Ten jest taki niezbyt, nie taki sam jak tamte. Wszystkie takie same właściwie, wszystkie koło 40 cm. Wypuścimy. O, uciekł. Szybko. A teraz pokażę gumę. Zdejmę ją całkiem, bo i tak ją trzeba będzie. To jest taka dragona guma. Dostałem od Piotra Czerwińskiego. Bardzo fajna zresztą. No i udało się na nią złowić.
tyłu wsę na tą gumę i przerzucaj po drugi brzeg, tam są w tej rynnie po drugim brzegiem, wiesz o co chodzi? Wiem, wiem. Gwałcę tą przynętę ile mogę, ale nie daje nic. Przeze mnie. Jestem słabym nauczycielem. Albo ja słabym uczniem. Dobra, idziemy. Ja bym rzucił tu, trochę dalej. Złowiłem gdzieś 4 krzaki. A ja mam super podbierak na plecach. Powiem ci, chyba go dzisiaj nie zamoczę. Szczupak, nie? Szczupak. Widzisz go? Nie. Ja go widzę, szczupak. Pomóc ci, czy nie? Wiesz co, zobaczymy, co się uda zrobić. Tu go chcę zaholować w jedno miejsce. A jest dość duży i... Mamy. No. Ha! Uważaj na wędkę, tylko wytrzepnij go. Wytrzep, nie wyjdzie. Weszło. Niech pooddycha. Nie spodziewaliśmy się takiej ryby na 3-kilowej plecionce i żyłce 0,16, do tego przynęcie 6-centymetrowej. No ale mamy szczupaka w okolicy metra, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 cm ma na pewno. I będziemy go mierzyć, bo to nie o to chodzi, jest w okresie ochronnym. No i tyle. No jest piękny. Widzicie go? Poszedł. No ale udało się. Nie było to cel zamierzony. Chociaż tutaj jest taki dołek, o czym wiem, i próbowałem tu złowić pstrąga z tego dołka. No wyszedł szczupak, przykro mi. Trochę rękę mi poharatał, rany bojowe. Przynosimy mu szczęście. No, złota rada od kolegi jest taka, że ma złowić, bo mi wstyd będzie za niego, jak nie złowi. Przyjadę do sklepu i będą mi palcami pokazywać. Niby pokazywał i nie pokazał. Proszę bardzo, ładny, prawda? Ten chyba największy dzisiaj. No bez dwóch zdań. Ale patrz, jak z kormoran go potraktował. No, piękny pstrąg. Naprawdę bardzo ładna ryba. Zdrowa. Te kormorany to jest zmora po prostu, niestety. No co zrobić? Tu jest przynęta, riperk Savage Gear, 6,5 cm, łowiliśmy też tym riperkiem klenie na Popradzie. 2,5 grama główka, perła z brokatem, coś takiego. No udało się, po raz kolejny. Nie wiem, czy to się udało, no ale to... Podsumujemy nasz dzisiejszy sprzęt. Moja wędka, czyli Dragon MSX, bardzo dobrze się mi sprawdziła. Moje wszystkie ryby, które zaciąłem, zostały wyholowane, żadna ryba mi nie spadła. Też przy tej dużej rybie, którą udało się nam też złowić, też dała radę, pomimo tego, że jest to tylko wędka do 12 gram wyrzutu, a ryba miała na pewno około 4-5 kg. Także
bardzo dobrze się nam sprawdziła. Jeśli chodzi o przynęty, ja wędkowałem na początku, to były jaskółki już tak naprawdę, i założyłem jaskółki firmy Mikado, które dostaliśmy do testów, i tam znalazłem taką perełkę i bardzo dobrze ta jaskółka się nam sprawdziła, udało się nam złowić na nią kilka pstrągów. Potem założyłem takie fajne kopytko dragonoskie i również udało mi się złowić na nią pstrąga. Potem go niestety urwałem, więc założyłem sprawdzonego już ripperka od Savage Gear, którym wędkowałem ostatnio, łowiłem nim klenie. To też udało się nam złowić na nią rybę, także dzisiaj mieliśmy naprawdę dobrze dobrany sprzęt, dobrane przynęty. No i ryby chciały współpracować, także no, jak wszystko jest ok, no to wędkarz nie musi tylko je złowić. No. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi natomiast o wędkę Westina, no to ja za wiele o holu ryby nie mogę nic powiedzieć, gdyż no dzisiaj na zero. Natomiast mogę powiedzieć coś o samej wędce, jeśli chodzi o zarzucanie. Bardzo mi się podobała sama wędka. Bardzo dobrze się ładuje, także z rzutami nie miałem problemów. Mogę jeszcze wspomnieć o nakładkach z Mikado polaryzacyjnych. Pierwszy raz miałem coś takiego i powiem Wam, że jak dla mnie jest różnica zauważalna, szczególnie jeśli chodzi o jakieś głębsze partie Dunajca, to naprawdę widziałem, co miałem pod nogami. Także mam nadzieję, że dzięki temu uniknąłem kąpieli. Jeśli chodzi o przynętę, łowiłem też na jaskółkę, którą Piotrek tutaj złowił kilka ryb. Także wszystko zależy od wędkarza, tyle można powiedzieć. Ja nie złowiłem nic, Piotrek złowił na to kilka ryb, także... No tak bywa czasami, że, no, że schodzi się na zero, no ale no, nie ma się co załamywać, broń Boże, tylko trzeba wyciągać wnioski. Było całkiem nieźle, następnym razem po prostu no, będzie lepiej. Ja troszeczkę znam już Dunajec, no wędkuję tutaj dużo lat i znam, jak się te ryby tutaj łowi. Natomiast Ty byłeś tutaj tak naprawdę pierwszy raz, no i tyle. No po prostu następnym razem będzie lepiej zdecydowanie i tego trzeba się trzymać i nie wolno, broń Boże, jakoś się załamywać, czy w ogóle twierdzić, że to nie tędy droga, tylko właśnie tędy droga. No czasami trzeba pochodzić, popatrzeć, zobaczyć, jak ktoś inny łowi, żeby wyciągnąć z tego wnioski i żeby samemu powędkować i samemu złowić tutaj swoje pierwsze fajne ryby. No mnie się udało, no ale to wiesz, no to są tylko ryby tak naprawdę. Czasami się uda, czasami się mniej uda. No akurat tym razem było lepiej, no. Co zrobić? Natomiast ja jeszcze powiem kilka słów innych. A mianowicie powiem jeszcze o okularach, których używałem, czyli to było Flying Fisherman bodajże, dragonowskie, nowość na ten rok. I ja jestem bardzo zadowolony. Rano używałem okularów z bursztynową soczewką i te okulary by rozjaśniały mi troszeczkę moje pole widzenia i co ułatwiało mi w wędkowaniu, bo widziałem skały, za które mogę na przykład wpuścić swoją przynętę, co było dość istotne. Natomiast później, jak to słońce było już wysoko i było dość ostre, zmieniłem okulary na okulary takie przyciemniające i to był też dobry wybór ze względu na to, że po prostu wtedy moje pole widzenia się zmieniło, co też spowodowało, że mogłem swobodnie wędkować, swobodnie jakby tutaj prowadzić swoją przynętę, a także brodzić bezpiecznie, co jest bardzo istotne. No i uniknąłem kąpieli dzisiejszego dnia, a ostatnio nie udało mi się, więc to było o tyle lepiej. Także, moi drodzy, zapraszam na Dunajec i mam nadzieję, że uda się Wam złowić swoje ryby dunajcowe, tak jak nam się dzisiaj udało. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy, cześć.